No więc te początki były takie, że jako trenerzy, jako zawodnicy szukaliśmy jakichś takich jednostek treningowych, które kształtowałyby siłę specjalistyczną rowerową. No i tutaj w rejonie Gliwic tereny mieliśmy zawsze płaskie i nawinęła się sprawa Góry Świętej Anny i w tym momencie zaczęliśmy myśleć o tym, żeby jednostki treningowe takie prowadzić, które by prowadziły przez tą Górę Świętej Anny. I w planie tygodniowym, ja już jako trener klubowy miałem taki planik, żeby przynajmniej raz w tygodniu pojechać i tam ćwiczyć tą siłę specjalistyczną. Mało z tego, jeszcze kiedyś nie tylko zgrupowania w hotelu na Górze Świętej Anny mieliśmy, po to, żeby ćwiczyć tam na rundach te twarde podjazdy pod tą górę. Wydaje mi się, że w latach 70., o ile sobie przypominam, Polski Związek Kolarski zorganizował tam Mistrzostwa Polski szosowe, gdzie jeździło się rundy na Górze Świętej Anny. Także to było jedyne miejsce, w którym można było tą siłę dla nas, trenerów pracujących tutaj, tą siłę specjalistyczną ćwiczyć. W okresie przygotowawczym nie było wyścigów, które trzeba było odbywać, bo jeszcze i sezon na to nie pozwalał i te trudne wyścigi z siłą były w okresie już środka sezonu startowego. Zaczynało się najczęściej od małych wyścigów szosowych, płaskich, kryteriów ulicznych, małych rund i tak dalej. A trudne wyścigi, takie jak później Wisła, Kubalonka i ten, były w późniejszym czasie. I stąd w niedzielę, w okresie przygotowawczym, zawodnicy mieli też więcej czasu i byli, w związku z tym czasem, byli w stanie pojechać dłuższe jednostki treningowe. To był okres przygotowawczy. Tutaj albo chodził do szkoły ten zawodnik, albo pracował i te jednostki treningowe można było odbywać dopiero od godziny 4, 3 i tak dalej. Żeby pojechać tą jednostkę treningową przez Górę Świętej Anny, potrzebowaliśmy więcej czasu i stąd niedziela była najbardziej odpowiednim czasem na tą jazdę przez Górę Świętej Anny. Stąd się to wzięło. Były dwa miejsca. Pierwsze miejsce to było pod pomnikiem, tutaj w centrum Gliwic. To było pierwsze miejsce spotkań kolarzy gliwickich i stąd wyruszali na trasy poszczególnych jednostek treningowych. Natomiast ten ruch samochodowy, ruch w mieście i tak dalej utrudniał później wyjazd z tego miasta i zdecydowaliśmy się odszukać jakieś miejsce, które byłoby już poza centrum miasta, żeby można było zaraz tą rozgrzewkę odbywać na rowerze bez jakichś świateł, bez postojów i tak dalej. I dlatego znaleziono to miejsce, ja nawet na to nie miałem za wielkiego wpływu, miejsce tam, że zaraz można było pojechać w kierunku Pyskowic na przykład na
spokojną rozgrzewkę. Przypadkowo stało, że tam chodziło również o to, że od strony Zabrza mieliśmy całą grupę zawodników, która tam dojeżdżała. Z drugiej strony, od strony Ostropy też i od strony Pyskowic. Także to było jakieś takie miejsce. Był też moment, kiedy spotykaliśmy się jeszcze na starej autostradzie, na moście nad Kłodnicą. To też był, ale to był najwcześniejszy punkt sporu, spotykań i zbierania się był właśnie na moście nad Kłodnicą na autostradzie. Potem przenieśliśmy chyba pod pomnik do centrum i potem trzecie miejsce i to teraźniejsze było właśnie tam, gdzie w tej chwili się spotykamy.